Cześć! Oglądacie kolejną odsłonę newsów spółki waszego bibliotecznego serwisu informacyjnego. To jest Madzia. A to jest Michał. Nadajemy z naszego starego, ale klimatyzowanego studia. A tutaj pojawia się mały konkursik dla widzów. W jakim miejscu kręcimy dzisiejszy odcinek? Kto zna odpowiedź, to zapraszamy do biblioteki. Czeka nagroda. Zobaczcie pokrótce, co tam u nas słychać ostatnio. 26 maja gościliśmy u nas Romana Pankiewicza, pisarza i podróżnika. Była to jego druga wizyta w naszej bibliotece. Podczas spotkania promował swoją najnowszą książkę Matuszka Rasija, pierwszy żywioł, która dotyczy jego pobytu w Rosji w latach 90. w okresie rozpadu sowieckiego imperium. Ci, którzy byli obecni, mogli przekonać się, jak zajmująco autor opowiada o swoich podróżach. Zobaczcie materiał. Zaprojektować i nadzorować budowę obiektu sakralnego, takiego, jakiego jeszcze nigdzie nie ma indziej na świecie. To ma być perła architektoniczna. No więc ten biedny architekt, tylko odrapany barak z napisem aeroport, to też jest lotnisko cywilne. Ale to już jest głubinka, to już jest prowincja. To już nie jest ta bogata Rosja w postaci Moskwy i Sankt Petersburga. No i niezależnie eksperci światowi. Nasza koleżanka Kasia z oddziału dla dzieci poczuła zapach wiosny. I wraz z pogromcami sceny przygotowała przedstawienie Miłości wszystko wybaczy. Coś tam pamiętam. Które ukazuje różne oblicza miłości z przymrużeniem oka. To już czwarte przedstawienie grupy teatralnej działającej przy naszej bibliotece. Serdecznie zapraszamy dzieci uczące się w ostatnich klasach szkoły podstawowej lub w gimnazjum na spotkania pogromców sceny. Więcej informacji można uzyskać u koleżanki Kasi z oddziału dla dzieci. A teraz krótkie streszczenie. Witam. Cześć. Mariolka jestem. Coś tu śmierdzi. A już ci świeże miejskie powietrze. Pamiętacie warsztaty artystyczne o nazwie 6x6, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku? Właśnie dostępna online jest galeria wszystkich prac, także ci, którzy brali udział w naszych warsztatach, mogą spróbować się odnaleźć. A jeśli się nie uda, możecie poznać, jak twórczo kwadraty o wymiarach 6x6 cali wypełnili inni. Link dostępny jest na naszym Facebooku. A teraz z zupełnie innej beczki, z cyklu Historie z pozoru bez znaczenia, Kinga. Wiesz co, machasz takim ciekawym przedmiotem. On wygląda mi na jakiś przedmiot z ciekawą historią. Powiesz mi dwa słowa o nim? Tak, to jest pędzelek, słuchaj, rozmiar 2. To jest bardzo ciekawy pędzelek, ponieważ go dostałam od tego wujka artysty. A, od tego pędzelek wujka. Pędzelek ma z 20 lat, jak nie lepiej. I mój wujek kupił sobie taką całą paczuszkę pędzelków związanych jakąś tam nicią, chyba ze 100 sztuk. Na rynku w Elblągu od Rosjan. Którzy często tam przyjeżdżali i okazuje się, że te pędzelki po prostu przeżywają wszystkie pędzle majkowe, które im kiedykolwiek malowaliśmy. No, także po prostu rzecz już z tradycjami. Tym bardziej, że przeżyła 10 lat mojego malowania, a była nawet w lakierach, w eniksach, złotolach i różnych innych dziwnych rzeczach. I żyje, nic mu nie jest. 16 maja miała w bibliotece miejsce niesamowita, a zarazem dziwna noc. Nikt nie przypuszczał, że ktoś dopuści się kradzieży książek. Kim jesteś, przybyszu? Jestem duchem tej kamienicy, jej tajemnicą i legendą. Czy to ty dokonałeś kradzieży cennych książek? Straszyłeś dzieci, które pomagały w poszukiwaniach? Skoczyłeś przez okno do czytelni? Strzegę swojej tajemnicy przed wścibskimi dziećmi i pouczam dorosłych. Tak też było podczas ostatniej nocy w bibliotece. Grzegorzu, jesteś winny. A oto materiał dowodowy.
z nimi w kotłowni. Od tego czasu nikt nie widział prawdziwego. No to jedźmy. Jedźmy. Dokąd? Ostatnio zapraszaliśmy Was na wycieczkę rowerową. Madzia oczywiście nie dojechała, rower niewypróbowany, bo specjalnie z tej okazji złamała sobie nogę, prawda? Prawda. Postarałam się. Peleton może nie był zbyt liczny, ale zabawa była przednia. Wygrzeliśmy kości na słońcu, pomoczyliśmy nogi w jeziorze, co niektórzy z hukiem się wykąpali. Pozdrawiamy naszą miss z jeziora. Z tego miejsca, oczywiście. Doroczną. Pojedliśmy swojskiej drożdżówki i cali i zdrowi uśmiechnięci wróciliśmy do domu. Zobaczcie materiał. W sezonie wakacyjnym 2014 patronką jeziora w Czaplach została pani Joanna ze Świecia. Gratulujemy! Brawo, gratulujemy! To teraz nowości. Kochani, zasypują nas nowe książki, dosłownie wylewają się z półek. Tylko was coś nie widzę. To, co tutaj widzicie, to taka mała próbka. Zobaczcie, przekonajcie się sami. Juan Eduardo Cirlo, słownik symboli, bardzo porządne wydanie. Tysiące symbolicznych haseł i ponadto rozprawka o znaczeniu symbolów w kulturze. Co tam masz, Madziu? Wiosna w sercu, wiosna w bibliotece, gorąco się zrobiło. Mów, mów. Mam dla Państwa tak. Kochankę Freuda. Historia uwodzenia. Ciekawe, ciekawe. I hinduska miłość. Zainteresowałaś mnie. A ja mam dla Was 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik dla wszystkich, którzy lubią turystykę kulturalną, lubią sobie zwiedzać dobra kultury. Przewodnik, powiem Wam, robi wrażenie. Znajdziecie tu masę informacji, również tych bardzo praktycznych. Co tam u Ciebie? U mnie taka piękna seria, proszę bardzo. Szwedzkie kryminałki. Mm-hmm. Mają swoje 5 minut. Jeszcze gorące. Mm-hmm. Jeszcze gorące. Autorką jest lekarka. I głównymi bohaterami są lekarka i policjant. Także gorąco polecam dla miłośników. Cała seria. Kompletna. Szybciutko. Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy dla zainteresowanych. Fajne wydanie, kolejne z serii Literatura i kontrowersje, o czym nie mówią nam poloniści, czyli historie, które nie mieszczą się w szkolnym kanonie. Co ja tu jeszcze mam? Historia filozofii XX wieku, Tadeusz Gadacz, znany autor. Wszystkie najważniejsze zjawiska XX wieku z tej dziedziny. I na sam koniec etyka lekarska. Ta rzecz, myślę, godna polecenia nie tylko dla studentów, dla lekarzy, dla pacjentów. Dziedzina, która dzisiaj wywołuje liczne kontrowersje. Miejcie ją na uwadze. A coś na koniec. Dla miłośników tego pięknego miasta. Zakopane, odkopane. W sam raz na wakacje. Bardzo sympatyczna powieść. Również gorąco polecam. Kochani, jak widzicie, mamy ofertę zarówno dla tych, którzy szukają jakichś ciekawych historii, emocji w powieściach, jak też dla tych, którzy szukają u nas informacji. Korzystajcie z naszej oferty. Te książki są dla Was. Gorąco zapraszamy i czekamy. Mhm. Ważna informacja. Proszę. Od lipca zmieniamy godzinę otwarcia. Pracuj. Coś mi tam się obiło uszy. Pracujemy dla Was. Od 10 do 18, od wtorku do piątku. Tak, poniedziałki od 10 do 15, a soboty pozostają bez zmian. Jak pracujesz do naszych czytelników w wakacje? Mam urlop. Aha. Ale nie martw się. Mam dla Ciebie dobrą informację. No, słucham. Słyszałam, że czytelnia w sierpniu będzie nieczynna. Cały miesiąc.
No dla mnie ona może jest i dobra, ale dla was pewnie, moi drodzy, mniej, ale przeżyjemy jakoś. Zobaczenie czwartki z biblioteką. Oddział dla dzieci zaprasza dzieci w wieku od 7 do 10 lat w każdy czwartek o godzinie 11 w lipcu i w sierpniu na zajęcia plastyczne i ruchowe. Liczy się kolejność zgłoszeń, także proszę nie zwlekać i jak najszybciej dokonywać zapisów w oddziale dla dzieci. Mhm, fajny pomysł na wakacje. To mniej więcej by było na tyle, co Madzia? Byłoby na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia.